opowiedzieć krótko o moim życiu. Dzisiaj jest tu wiele radości, ale myślę, że też jest czasami smutek, bo chcę opowiedzieć o dniu, kiedy do mojego serca przyszedł smutek. Nie taki światowy, o którym mówi Boże Słowo, że smutek światowy, który przychodzi na człowieka, sprawia śmierć, ale smutek Boży, który przychodzi na człowieka, sprawia upamiętanie, o którym dzisiaj brat Damian tak wiele mówił, tak wiele podkreślał. Pamiętam taki szczególny dzień, nie najważniejszy, ale jeden z najważniejszych w moim życiu. To było 30 maja 1994 roku. To była niedziela, kiedy po raz kolejny byłem w ciągu alkoholowym. I pamiętam, jak przyszedł taki smutek na moje serce. Ten Boży smutek, wiem, że to było. Chociaż to było trudne. Że wiedziałem, że jak coś nie podejmę jakiejś kluczowej decyzji w tym momencie w moim życiu, to nie wiem, czy doczekam rana. Albo popełnię samobójstwo, albo po prostu nie wytrzymam już tej presji psychicznej i fizycznej, którą nadużywanie alkoholu sprawiało w moim życiu. Miałem 34 lata, bardzo szybko doszedłem do dna w pijaństwie. Piłem ciągami, nie piłem cały czas. Piłem tydzień, maksymalnie do 2 tygodni i tyle też czasu potrafiłem być trzeźwy. Wówczas koło mnie mogli ludzie pić alkohol w mojej rodzinie. Nie musiałem się wtedy chwycić, ale przychodził moment, kiedy coś zaczęło się dziać w moim sercu, w moim umyśle i musiałem chwycić za alkohol i wypić. I pić. Pić aż do utraty filmu. Nie lubiłem, nie potrafiłem zasnąć, kiedy byłem niedopity, dlatego kiedy już wpadałem w ciąg alkoholowy, kupowałem zawsze takie najbardziej wysokoprocentowe alkohole. 50 była taka wódka mocna. Pamiętacie ją, niektórzy z was, którzy dłużej już nadużywają, były jeszcze większe. Po to właśnie, żeby umieć zasnąć, żeby urwał mi się film. Kochani, i bardzo szybko naprawdę stanąłem na granicy życia i śmierci. Miałem 34 lata, jak powiedziałem, a czułem się w sercu przegranym. Czułem się jak starzec 70-letni, albo może i gorszy jeszcze, który nic nie osiągnął, wszystko stracił, który nie miał żadnej bliskiej osoby. Byłem kawalerem jeszcze wtedy. Ale jak już powiedziałem wcześniej, Bóg zaczął, wierzę, działać w moim życiu. Zaczął działać też w życiu mojej rodziny, bo w mojej rodzinie byliśmy wszyscy uzależnieni w większości od alkoholu. 4 mojego rodzeństwa razem ze mną, kuzyn, kuzynka, wujkowie, dziadkowie, byliśmy naprawdę taką najgorszą rodziną we wsi Rudawki koło Pszczyny. Na naszym tle wszyscy wyglądali bardzo dobrze, a kiedy się pojawiały wina lub też piwo w takim sklepie, to musieliśmy je wszystkie wypijać. Poszedłem do mojej kuzynki, która pierwsza zaczęła coś robić ze swoim życiem. Ona też była wcześniej uzależniona do alkoholu. Poszła na leczenie i nie piła już kilka tygodni. I powiedziałem: Terenia, pomóż mi, bo chcę coś zrobić ze swoim życiem. Ona wieczorem zawiozła mnie do szpitala psychiatrycznego w Rybniku, bo tam jedynie przyjmowano wtedy. I po pobycie w szpitalu jednocześnie załatwiła mi leczenie terapeutyczne w Gorzycach. Stamtąd poszedłem do Gorzyc, usłyszałem terapię. Bardzo otwarło się moje serce i mój umysł na to, bo ja nie rozumiałem, co się dzieje w moim życiu. Dlaczego ja nie potrafię przestać pić? Owszem, słyszałem coś o alkoholizmie, patrzyłem na różne programy, nawet słyszałem czasami świadectwa, nie takie jak tutaj, ale gdzieś tam w gazecie coś człowiek przeczytał, gdzieś tam w telewizji były takie programy, prawda, Wódko pozwól żyć czy inne. Gdzieś tam to do mnie docierało, ale było to tak daleko, tak za mgłą, że nie wiedziałem. Nie słyszałem o chrześcijaństwie biblijnym. Wiedziałem, że są, myślałem, że tylko na świecie są katolicy, ewangelicy, no i świadkowie Jehowy, którzy chodzą po domach. Nie wiedziałem, że jest żywy Bóg. Chociaż naprawdę starałem się. Zawsze ilekroć przychodziły święta, to jakoś udawało mi się przestawać pić, kochani. Miałem bojaźń w sercu, ale tylko tyle. I wierzę, że ta bojaźń Boża trzymała mnie przed tym, żeby nie popełnić samobójstwa.
I kiedy usłyszałem terapię, tak jak mówię, moje serce bardzo się otwarło, bo wreszcie zrozumiałem, że jestem bezsilny wobec alkoholu, że ja nie mam prawa nawet do jednego piwka, nawet do setki wódki, nawet do kieliszka wina wypijanego okazjonalnie, choćby na mój ślub. To musiałem przyjąć, zaakceptować i to zrozumiałem. I otwarło się moje serce. I wiecie, leczenie trwało 2 miesiące. Tam też docierała misja chrześcijańska i ludzie opowiadali świadectwa, tak jak tutaj słyszycie. Chodziłem na te spotkania, bo one były nieobowiązkowe. Moje serce zawsze lubiło śpiewać. Chodziłem, bo oni śpiewali fajne pieśni. Przede wszystkim mieli też ciasto dobre, była kawa, to dodatkowy argument. I wiecie, słuchałem tych świadectw. Kiedy ludzie opowiadali, jeden mówił, on jest wolny już 15 lat od alkoholu. Nie jest alkoholikiem, już przestał. Jezus go uwolnił. Mało tego, to jeszcze idzie do nieba. Wiecie, troszkę byłem wkurzony wtedy na nich. Tacy mi się wydawali zbyt odważni, prawda, że to tak. Druga osoba wyszła i mówi, no ona 2 tygodnie temu oddała życie Jezusowi i też ją uwolnił od różnych rzeczy i tak samo idzie do nieba, no. Wiecie, ja w sercu czułem się oczywiście osobą tradycyjnie wierzącą i jak się później dowiedziałem, oprócz bastionu alkoholizmu, miałem jeszcze w umyśle bastion mojej własnej moralności religijnej. I skończyło się leczenie, trzeba wrócić było do domu. Wróciłem do pracy, jakoś szedłem na leczenie z pracy. Bóg tak sprawił, że miałem wtedy pracę, chociaż wcześniej wiele razy ją traciłem. Różne okresy miałem w swoim życiu. Był taki najgorszy okres, kiedy nawet na hałdzie zbierałem węgiel wspólnie z moim bratem Czesiem, którego wszyscy znacie, który odszedł do Pana w wierze i z pozostałą częścią mojej rodziny. Później troszeczkę się polepszyło pod względem pracy. Wróciłem do pracy i chcę wam powiedzieć, że miałem ogromną nadzieję jeszcze wcześniej, że kiedyś przestanę pić. Gdzieś ona tam drzemała na dnie mojego serca, ale była taka też niewyraźna jakaś, że kiedyś uda mi się przestać. I myślałem, że to było to. Ale wiecie, odniosłem ogromny zawód. Wyszedłem z leczenia odwykowego, z leczeniem odwykowym, później chodziłem na mityngi jałowskie. Nie piłem już może 5 roku w sumie. Naprawdę nie piłem. Ale to, na czym najbardziej mi zależało, tego nie miałem. Nie miałem w sercu Bożego pokoju. Nie miałem w umyśle pokoju. Codziennie rano, kiedy się budziłem, owszem, dziękowałem Bogu, jak umiałem, za trzeźwość. Mówiłem, chcę być trzeźwy, ale moje serce było niespokojne. Bałem się tego dnia, bałem się przyszłości, jak długo wytrzymam, kiedy znowu chwycę za kieliszek. I przypomniały mi się momenty właśnie tych świadectw, kiedy chrześcijanie składali, rozmowy różne, które prowadziłem z nimi. I taki jeden brat mi powiedział, Janek, a skąd wiesz, jaka jest Boża wola względem ciebie? No przecież mama mi mówiła, no przecież ksiądz mi mówił, a czy miałeś kiedyś Pismo Święte w swoim ręku? I mówiłem, tak, ale po przeczytaniu jednego wersetu odrzuciłem je w kąt. Zacznij czytać Boże Słowo i zobacz, czego Bóg oczekuje od ciebie. I wiecie, wracając wieczorami właśnie z mojej pracy, popołudniami, brałem Pismo Święte, otwierałem Ewangelię Jana, tak jak on radził. Zacznij sobie od Ewangelii Jana. I kiedy zacząłem czytać historię o Panu Jezusie, ten Bóg, w którego wierzyłem przecież, ale który według mojego wyobrażenia jest gdzieś wysoko, daleko, w niebie, nie interesuje się moim życiem, nie chce mi pomóc, może nie potrafi mi pomóc. Jedno, o czym byłem przekonany, to że ma taką kartkę z moimi grzechami, za które później na pewno pójdę do piekła. Nie liczyłem jako katolik na czyściec, nie liczyłem. I to dawało mi ogromny dyskomfort. Ale czytając Ewangelię, Pan Jezus mówił, że On jest posłany od Ojca. On jest Bogiem Wszechmogącym, On jest obrazem Boga Wszechmogącego. Zobaczyłem, jak nie odrzucił Zacheusza, jak nie odrzucił żadnego z celników, jak piętnował ludzi fałszywie wierzących. Pomyślałem, to jest dla mnie szansa, bo ja się czułem też taki odrzucony, niepotrzebny. Tak jak ludzie, do których on przyszedł. Sam mówił, ja wszedłem do tych, którzy potrzebują lekarza. Wiecie, i w moim sercu zaczęło się dziać coś
coś powolnego, ale znacznego, fundamentalnego i stałego. W moim sercu zaczęło się pojawiać takie pragnienie. Z takim Bogiem to ja chcę być. Takiemu Bogu to ja chcę służyć. Takiego Boga to ja pragnę ponad wszystko. I kochani, przyszedł czas, ale tak jak mówię, najważniejszy to był jeden, to był też jeden z najważniejszych okresów, kiedy brałem z własnej woli Boże Słowo, czytałem po to, żeby poznać żywego, prawdziwego Boga. I przed dzień, kiedy znalazłem się na podobnych dniach skupienia, jak dzisiaj, kiedy było zwiastowane Boże Słowo, były śpiewane pieśni, jedna pieśń, tak mnie dotknęło, ale to wiecie, to był ten ostatni mały gwoździk, bo wcześniej było moje serce przygotowane przez Boże Słowo. Rozpłakałem się gdzieś w kącie. Powiedziałem, Panie, ja chcę iść tak, jak Ty tego ode mnie oczekujesz. To było 22 lata temu, kochani. Pan Jezus dał mi wolność. Celowo mówiłem o etapie abstynencji, bo w swoim życiu przeżyłem dwie rzeczy. Etap abstynencji półroczny i etap wolności. 21 lat to trwa. I to jest nieporównywalne. W etapie abstynencji nie piłem, ale musiałem walczyć o to, żeby nie pić. W etapie wolności nie piję, bo Bóg mnie uwolnił, nie potrzebuję tego. Dał mi nowe życie, przemienił moje życie w każdej sferze. W każdej sferze mógłbym tutaj jeszcze opowiadać wiele, wiele czasu, ale jest jeszcze wiele cudownych rzeczy, które tutaj chcemy usłyszeć. Kochani, dla wszystkich sceptyków, chcę powiedzieć jeszcze taką myśl, którą kiedyś usłyszałem. Wiecie, każdy z nas ma wiele pytań, pretensji do Boga. I ktoś je kiedyś porównał jak do gwiazd, które widać w takim bezchmurnym, rozgwieżdżonym niebie. One są rzeczywiste, one są prawdziwe w twoim życiu. Ale tak jak wiecie, po noc się kończy, wstaje słońce i nagle gwiazdy, które rzeczywiście są, ale ich nie widać, a pojawia się słońce. Tak będzie w twoim życiu, kiedy zostawisz na chwilę te problemy, a zaufasz Chrystusowi, przyjmiesz Go do swojego serca. To wszystko zniknie. Bóg da ci nowe życie. Wszystko to zrozumiesz, wszystko to pojmiesz. Nie koncentruj się na problemach, tylko na Panu Jezusie. Niech Wam Bóg błogosławi.